Benedyktynki z Jarosławia jeszcze przed wakacjami chcą zakończyć remont drugiego zakonnego budynku. Tym razem ma służyć wszystkim gościom odwiedzającym i klasztor, i miasto. Prace w większości finansowane są dzięki ofiarności ludzi, którzy odpowiedzieli na internetowy apel sióstr o pomoc. Tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał budynek wchodzący w skład benedyktyńskiego klasztoru. Był kompletnie zdewastowany, a siostry nie były w stanie same sfinansować prac. Dlatego poprzez zakonną stronę internetową poprosiło o pomoc. Odpowiedziało ponad 4000 ludzi z całego świata. Można powiedzieć, to jakby tak przerasta nasze wyobrażenie, że tych ludzi jest tak dużo, że oni po prostu nieustannie nam ufają, prawda? My podejmujemy kolejne zadania i jakby ludzie też nieustannie odpowiadają na te nasze jakby nowe pomysły. Dzięki temu zaufaniu na konto zakonu wpłynęło ponad 400 tysięcy złotych. Jesteśmy bardzo zaskoczone też taką hojnością naszych darczyńców, począwszy od nawet 50 groszy po kwotę najwyższą na dzień dzisiejszy, taki prezent przedświąteczny i świąteczny, myślę, 20 tysięcy. I to jest takie podnoszące na duchu, że to, co robimy, jest dobre. Dzięki pomocy ludzi i częściowemu dofinansowaniu z funduszy unijnych udało się wykonać nowy dach, ocieplić i otynkować budynek. Teraz prace przeniosły się do wewnątrz. Na ich dokończenie potrzeba około 250 tysięcy złotych. Benedyktynki liczą, że także te pieniądze uda im się zdobyć dzięki hojności ludzi. Chcemy ten budynek wyremontować do czerwca, aby właśnie już okres wakacyjny mógł służyć gościom. W budynku powstanie 9 dodatkowych pokoi dla tych, którzy zechcą odwiedzić miasto i klasztor, poznać benedyktyńskie zasady i zakonną gościnność. No mamy taką nadzieję właśnie, że to będzie właśnie miejsce dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy właśnie chcą tu przyjechać, wycieszyć się, czy nawet spędzić jakiś czas. W jarosławskim klasztorze przebywa obecnie tylko kilka zakonnic. Utrzymują się wyłącznie z haftowania ornatów i przygotowywania okolicznościowych kartek. Wszystkim, którzy pomagają, benedyktynki odwdzięczają się tym, czym mogą, czyli dobrym słowem i codzienną modlitwą.